Cześć! W tym odcinku kanału Zabytki Nieba przedstawię Wam szybowiec tak szybki, że jego maksymalnej prędkości nigdy nie osiągnięto. Bohaterem odcinka jest IS-4 Jastrząb. Szybowiec ten został opracowany w Instytucie Szybownictwa w Bielsku-Białej. Projektowany był jako pierwszy powojenny szybowiec pełnoakrobacyjny. Wzorowany był poniekąd na niemieckim szybowcu z lat 30. DFS Habicht. Habicht znaczy jastrząb, stąd polska nazwa naszego szybowca. Pierwszy prototyp został opracowany i oblatany w 1949 roku w grudniu i po wprowadzeniu pewnych poprawek w 1952 roku szybowiec seryjny został wdrożony do produkcji. Był niewielki, jego rozpiętość wynosiła tylko 12 metrów, długość 6,25 m, natomiast był przy tym dość ciężki, ponieważ ważył 255 kg, pusty szybowiec. Z kolei masa pilota razem ze spadochronem dopuszczalna była na poziomie tylko 85 kg, zatem ktoś mojej postury ze spadochronem byłby już w górnej granicy obciążenia tego szybowca. Co jest ciekawe, to że przyjęto założenie konstrukcyjne mówiące o tym, że prędkość brutalnego sterowania, czyli takiego, w którym wykorzystuje się pełne wychylenia wszystkich sterów, ma być w tym szybowcu nieograniczona. Czyli aż do zakresu maksymalnej prędkości, jaką może on osiągnąć, pilot może stosować pełne wychylenia sterów, nie powodując przy tym zagrożenia ani uszkodzenia konstrukcji szybowca. W związku z tym, stąd też wzięła się jego masa własna, elementy konstrukcyjne zostały przewymiarowane. Ten szybowiec był dużo bardziej wytrzymały, niż było to konieczne. I efektem tego było dopuszczenie go do użytku w zakresie maksymalnej prędkości wynoszącej wiele ponad 400 km na godzinę. Obliczeniowo jego maksymalna prędkość w czasie nurkowania wynosić miała 450 km na godzinę. Są źródła, które podają nawet, że 500. To jest generalnie niewiarygodna sprawa, bo to jest połowa prędkości dźwięku w konstrukcji wykonanej z drewna i płótna, głównie z drewna, tak więc niesamowita w ogóle sprawa. Oczywiście jest to prędkość, której nigdy nie osiągnięto, dlatego że nawet podczas nurkowania szybowiec czy każdy inny pojazd, każde inne ciało rozpędza się tylko do pewnego momentu, w którym nie jest w stanie już postawić mniejszego oporu powietrza. Czołowa powierzchnia kadłuba, skrzydeł i usterzenia stawia jakiś opór i ten opór nie może być w atmosferze ziemskiej mniejszy niż na pewnym poziomie. Stąd też podczas pionowego nurkowania szybowiec Jastrząb rozpędzał się do prędkości rzędu 400 km na godzinę, mimo że wytrzymałby znacznie więcej. Jego doskonałość wynosiła 19,6, zatem też tutaj przy takich przewymiarowanych elementach i dużej masie tragedii nie było, natomiast to kompletnie nie był szybowiec, który był robiony z myślą o przelotach, o lotach termicznych, to był stricte wyczynowo szybowiec akrobacyjny. Jeśli chodzi o jego ciekawe rozwiązania techniczne, to przed kabiną pilota znajdowała się taka podłużna, że tak powiem, rurka na wylot kadłuba, do której wkręcany był dodatkowy ciężarek pozwalający wyważyć ten szybowiec. Szybowiec również, co typowe dla akrobacyjnych szybowców, podobnie jak wspomniany niemiecki Habicht, malowany był tak, żeby wyraźnie z ziemi było widać, czy leci on w locie normalnym, czy w locie odwróconym. Stąd też górna powierzchnia płata Jastrzębia była malowana w takie promieniście rozchodzące się pasy, które były najczęściej granatowe albo bordowe na jasnym tle, jasnej konstrukcji szybowca. Kabina szybowca była dość ciasna, deska rozdzielcza, tablica przyrządów w zasadzie, jak widać, była typowo pomyślana pod kątem akrobacji. Świadczy o tym zakrętomierz z chyłomierzem poprzecznym, które są umieszczone w centralnym punkcie kabiny. Świadczy o tym również prędkościomierz wyskalowany do 350 km na godzinę, mimo że szybowiec mógł nurkować jeszcze szybciej. Nie mamy z kolei tutaj przyrządów przydatnych nam szczególnie do krążenia w kominach termicznych, czyli wariometrów. Mamy tak naprawdę jeden wariometr i to wyskalowany tylko do 5 metrów na sekundę. Nie ma wariometru o większej skali. W niektórych egzemplarzach Jastrzębia wariometr był do 15 metrów na sekundę. W każdym razie zawsze był on tylko jeden. Mamy również tutaj uchwyt na rękę, widoczny po lewej stronie, ale nie był on zbyt często wykorzystywany, ponieważ mimo sterowania prawą ręką, lewa ręka miała w tym szybowcu dużo bardziej kluczowe zadanie, o czym za chwilę powiem. Szybowiec ten
charakteryzował się również tym, że pilot był w pozycji siedzącej, a podczas wykonywania manewrów i akrobacji siły na sterach, siły na drążku były naprawdę duże. W związku z czym przeciążenie działało na pilota w sposób bardzo odczuwalny. Nie było również wrażenia, że mamy małą prędkość, bo duże siły świadczą o tym, że jest ona duża. Dlatego ciężko było na tym szybowcu przekroczyć realnie przeciążenia rzędu 8G, to i tak jest bardzo dużo. I ciężko było dojść do wartości granicznych dla tego szybowca, tak więc zarówno prędkość, jak i przeciążenia były tutaj teoretycznie znacznie, czy obliczeniowo znacznie wyższe niż to, co się w praktyce dało osiągnąć. Niestety szybowiec ten miał pewne wady, cechy konstrukcji, które okazywały się niebezpieczne. Najbardziej niebezpieczna dotyczyła hamulców aerodynamicznych. Tutaj widać dźwignię tych hamulców. Ona co prawda miała takie położenie z przodu, w którym hamulce były zablokowane, natomiast blokowanie tych hamulców okazywało się nieskuteczne i dlatego podczas nurkowania z dużą prędkością dochodziło do epizodów takich, że hamulce zostały na skutek, nazwijmy to, wyssania ich otwarte. A to przy ogromnej szybkości oczywiście kończy się zwykle nie najlepiej. Hamulce aerodynamiczne w szybowcu to są takie płyty, które wysuwają się pionowo z górnej, dolnej lub najczęściej z obu powierzchni skrzydła, stawiają opór i przerywają siłę nośną na fragmencie płata. Więc jeżeli przy prędkości rzędu połowy prędkości dźwięku nagle ze skrzydła wyskoczy nam de facto pionowa deska, no to może to spowodować zniszczenie skrzydeł, rozerwanie konstrukcji w powietrzu i takie przypadki niestety się zdarzały. Tutaj prototyp szybowca był wyposażony w klapy, nie w hamulce. Później zamieniono je na hamulce. Skutek tej decyzji był może obliczeniowo korzystny, natomiast dochodziło do wypadków spowodowanych tym, że hamulce samoczynnie ulegały wyssaniu. Dlatego wspomniany uchwyt na rękę może był nie najlepszy, dlatego że piloci podczas wykonywania akrobacji woleli trzymać rękę na hamulcach i na siłę dobijać je, że tak powiem, do pozycji zamkniętej. Druga rzecz, która była cechą dość łatwą do naprawienia, były to pasy bezpieczeństwa. W tym szybowcu pasy były zaczerpnięte żywcem z szybowców przedwojennych, które służyły do wykonywania w zasadzie takich ślizgowych, krótkich lotów w dół zbocza. I pasy te zapinały się w taki sposób, że było oczko, przez które przechodził metalowy czpień i taka agrafka, przetyczka, która to blokowała. I te pasy niestety dość łatwo ulegały samoczynnemu rozpięciu się, co powodowało, że no, przy akrobacji były one no, niestety mało pewnym zabezpieczeniem pilota w kabinie, zwłaszcza przy przeciążeniach ujemnych. Stąd też piloci stosowali no, niebezpieczny taki trik, który polegał na tym, że po zablokowaniu metalowej przetyczki jeszcze tym rzemykiem, za który się ciągnęły, żeby rozpiąć pasy, blokowali je dodatkowo, no ale niestety powodowało to, że pasy, mimo że trzymały prawidłowo, nie były łatwe do rozpięcia w awaryjnej sytuacji i był przynajmniej jeden taki przypadek, do jednego udało mi się dotrzeć, gdzie pilot chciał skorzystać z metody ratowania życia w postaci skoku awaryjnego, co niestety mu się nie udało, ponieważ te zaplątane pasy były zbyt trudne do rozpięcia w awaryjnej sytuacji. Jeżeli zwłaszcza dojdzie do sytuacji tak jak uszkodzenie skrzydeł, gdzie szybowiec, czy w zasadzie już sam kadłub rozpędza się pionowo w kierunku ziemi, musimy pamiętać o tym, że jest bardzo mało czasu, żeby opuścić kabinę, dlatego że narastające przeciążenie spowoduje w pewnym momencie, że mimo tego, że pasy będą rozpięte i nie będzie pilot fizycznie połączony z siedzeniem, nie będzie on w stanie ze względu na przeciążenie oddzielić się od kadłuba i wykonać skoku ze spadochronem. Ostatnim elementem, który tutaj był taki nie do końca dopracowany, to była owiewka kabiny, osłona kabiny. Tutaj zresztą widać w tamtych czasach standardem, no jeszcze poniekąd standardem były w ogóle szybowce z otwartą kabiną, ale jeśli już owiewka była, to często nie była ona tak jak dzisiaj otwierana czy odsuwana, ale była ona kompletnie odrębnym elementem. Ktoś pilotowi zapiętemu w kabinie musiał ją podać, pilot ją zapinał. Tutaj w przypadku Jastrzębia ten główny zaczep znajdował się z przodu na środku tablicy przyrządów. Tutaj widać jego dźwignię, ale ta kabina nie wytrzymywała naporu powietrza podczas nurkowania i powodowało to, że została ona w kilku przypadkach wgnieciona do środka, co spowodowało no, uderzenie pilota w głowę, zaburzenie jego świadomości i spowodowało to, że pilot został ranny. Takie przypadki zdarzały się, kiedyś powiemy o tym, w jaki sposób udoskonalano metody odrzucania kabiny, żeby było to bezpieczne. Odrzucona kabina nie może uderzyć pilota i nie powinna też uderzyć w usterzenie, które może zniszczyć. Ale w przypadku Jastrzębia wprowadzano zmiany polegające głównie na tym, że wprowadzono dodatkowe elementy konstrukcji na
owiewce kabiny, które początkowo były drewniane, później były duralowe. No i to w zasadzie zażegnało problem, jeżeli chodzi o niewytrzymywanie przez kabinę naporu powietrza. Szybowców IS-4 Jastrząb wyprodukowano w Bielsku i Krośnie w sumie 37 sztuk. Produkowane były do 1953 roku. Trzy egzemplarze zostały wyeksportowane. Dwa do wschodnich Niemiec, jeden do Chin. I ze względu na solidną konstrukcję były użytkowane w aeroklubach i latały aż do 1960, no w zasadzie do końca nawet lat 60. były używane. Piloci przezywali ten szybowiec siekierą ze względu właśnie na jego niezniszczalność i na jego właściwości, jeśli chodzi o nurkowanie. Jastrząb to jeden z moich ulubionych szybowców. Pokazuje on pięknie, że można stworzyć szybowiec, który jest do celu specjalistycznego, do akrobacji, ale mimo tego jest solidną, zwartą, piękną konstrukcją. Ma on w sobie jeszcze ten przedwojenny urok tych mewich skrzydeł w postaci spłaszczonej litery M. Jest to bardzo ładny szybowiec i o innych równie pięknych i udanych szybowcach będę opowiadać w kolejnych odcinkach. Dziękuję za uwagę. Jestem Marek. To był pierwszy odcinek z serii Zabytki Nieba.